Dzień dobry albo dobry wieczór, 16 października w poniedziałek. Pozdrawiam Was słowami z Psalmu 103, werset 10. Nie postępuje z nami według grzechów naszych, ani nie odpłaca nam według naszych win. I z listu do Efezjan z 4 rozdziału, werset 32. Odpuszczajcie sobie wzajemnie, jak i Wam Bóg odpuścił w Chrystusie. I słowa księdza Tadeusza Wojaka. Kto uczciwie traktuje sprawę swego wewnętrznego życia, swą postawę wobec Boga, ten zna wyjście ze stresów duchowych. Jest tylko jedna możliwość ich rozładowania. Otwarte, rzetelne, uczciwe wyznanie. Odpowiedź Boga jest zawsze ta sama. Odpuszczenie. Uczciwe stanowisko, zerwanie z wykrętami, oszukiwaniem siebie, z przyzwyczajoną postawą wobec Boga, ze skrytym lawirowaniem w życiu wewnętrznym, rzetelna ocena własnego życia, otwarcie się dla Boga przynosi upragnioną ulgę i pokój. No myślę, że te słowa każdemu z nas się przydadzą. W sensie słowa o odpuszczeniu, o szukaniu tego odpuszczenia, ale też umiejętności wybaczania tym wszystkim, którzy nam zawinili. Dzisiejsze słowa prowokują nas do tego, żebyśmy przede wszystkim zastanowili się, czy my nie mamy komu wybaczyć, ale też czy my nie potrzebujemy wybaczenia od kogoś. Wczorajsza niedziela była też niedzielą, która dotyczyła poniekąd modlitwy, ale też i w takim szerszym rozeznaniu modlitwa to też szukanie pokuty, to też ta chęć, ogromna chęć odpuszczenia, weryfikacji samego czy samej siebie i zobaczenia tego wewnętrznego stanu, w którym, który możemy poprawić. I właśnie owo wybaczenia, o którym i w liście do Efezjan, i w psalmie czytamy, to słowo, które niesamowicie może zmienić człowiekowi życie. W Starym Testamencie już było napisane, żeby słońce nie zachodziło nad naszym gniewem. Jeszcze tak niedawno mój syn po jednych zajęć z wychowania w życiu rodzinie powiedział, że pani powiedziała, że żeby dobrze się działo w domu, to przede wszystkim trzeba sobie wybaczyć przed tym, zanim się pójdzie spać. Powiedziała, bardzo mądra pani. I jednak ten przedmiot ma też swoje znaczenie. Ale zobaczcie, czy właśnie tak nie jest? Czy właśnie nieprzeciągnięcie pewnych problemów, pewnych niedomówionych rzeczy dłużej niż jeden dzień powoduje to, że to zalega, to rośnie, a potem za jakiś czas potrafi urosnąć do takiego stanu, że nie wiadomo potem, co z tym zrobić. Właśnie tylko i wyłącznie dlatego, że nie potrafiliśmy w którymś momencie powiedzieć, okej, dobra, zamykamy temat, wybaczamy sobie nawzajem, szukamy jakiegoś rozwiązania, które pozwoli nam żyć dalej. Natomiast brak wybaczenia powoduje to, że w człowieku niestety, ale nie dzieje się najlepiej. Brak wybaczenia to też brak akceptacji i ten brak akceptacji również w człowieku potrafi siać niemałe spustoszenie. Tak więc chciałbym dzisiaj nas wszystkich namówić do tego, żeby podczas naszych modlitw codziennych być może skupić się na tym, czy nie zrobiłam czegoś komuś, kto nie potrafi mi wybaczyć, bo być może to jest pewna zaległość, która może poprawić moje bycie tu i teraz. Ale też i zastanowić się, czy ja wybaczyłem wszystkim, którzy coś mi zrobili kiedyś, być może nawet dawno, dawno temu. Ale ta niewybaczona rzecz nie pozwala mi po prostu uśmiechnąć się tak w pełni i cieszyć się tym, co mam wokół. Tak więc namawiam nas jeszcze raz dzisiaj do tego, abyśmy poszukali wybaczenia. Abyśmy zastanowili się, czy jest ktoś, komu możemy odpuścić. No i w końcu zastanowili się, czy my czasami nie zrobiliśmy czegoś, o co warto może powalczyć, o to wybaczenie, bo być może jest to jakiś kierunek, w którym to my możemy jako pierwsi wyciągnąć rękę i powiedzieć, słuchaj, może jest to czas, żeby coś zmienić, żeby sobie nawzajem wybaczyć. Dla lepszego życia, dla lepszego jutra i dla lepszego dzisiaj. Czego Wam wszystkim z całego serca życzę. Zostańcie z Bogiem. Amen.